Tomasz Żonda, przed nami 47 nasłuch i rozpoczynamy od braci Gallagherów, którzy ciągle nie mogą porozumieć się w sprawie powrotu grupy Oasis. Natomiast ich główni konkurenci sprzed lat, czyli formacja Blur, ma się świetnie. Jeśli ktoś zapełnił dwa stadiony Wembley dzień po dniu, to chyba nie jest najgorzej. Ja byłem na Wembley na koncercie grupy Aerosmith, zresztą tam również grał w tym samym czasie Lenny Kravitz. No i Liam Gallagher wraz ze swoją świtą też się pojawił. Ciekawy, czy będzie wspierał kolegów z grupy Blur podczas tras koncertowych również. Ostatnio w nasłuchu sporu mówiliśmy o Paulu McCartneyu, czas na Ringo Starra, który powiedział, że jego zdaniem największą gwiazdą w tej chwili jest Taylor Swift. Jej bardzo kibicuje, ale generalnie słucha bardzo różnej muzyki. Potwierdził również, że w nagraniu grupy The Beatles, ostatnim nagraniu Beatlesów, jakie tworzone jest przy użyciu sztucznej inteligencji, głos Johna Lennona będzie głosem prawdziwym, a nie wygenerowanym przez sztuczną inteligencję, tylko przez nią po prostu przetworzonym. A propos Taylor Swift, no to ta po 4 latach wydała swojego singla nowego, starego, Cruel Summer. No i okazuje się, że jest to znowu wielki przebój. Przed tygodniem ta piosenka znalazła się w Wielkiej Brytanii na miejscu 12. Kelly Clarkson ma swoją nową płytę Chemistry, a jednocześnie postanowiła zmienić miejsce zamieszkania i przenieść się z Los Angeles do Nowego Jorku. Marzy jej się Broadway, podobno coś już na Broadway pisze. Efekty no, prawdopodobnie poznamy już niedługo. Tom Hadley, wokalista grupy Spandau Ballet, postanowił zmienić styl. Pamiętamy go świetnie z utworów True czy Gold. Natomiast sam Hadley twierdzi, że od dziecka słuchał różnych bardzo rzeczy, bo jednocześnie i Sex Pistols, i Tonego Bennetta. Artysta pracuje nad soulową trasą koncertową. Będą na nie utwory oryginalne, ale także klasyki. Ellie Fitzgerald czy Tonego Bennetta i Franka Sinatry. Jedna z największych gwiazd muzyki country, czyli Dolly Parton, powiedziała, że nie chce widowiska w stylu Abby z jej udziałem. Twierdzi, że nie chce mieć hologramów, bo chce, by jej dusza nie pozostawała na ziemi. Swoją drogą powiedziała również, że jak wszyscy wiedzą, ona właściwie wszystko ma sztuczne, więc pewnie inteligencję również. Ostatnio w nasłuchu często mówimy o Barbie. Z pewnością to będzie wielki przebój i muzyczny, i kinowy, ale my nie musimy czekać na premierę filmu, bo mamy własną polską odpowiedź. Blanka przygotowała swój nowy singiel, piosenkę Boys Like Toys i stylistycznie świetnie wpisuje się w to, co dzieje się w filmie Barbie. Na koniec dwie polskie nowości. Sarah James nie próżnuje, ma zupełnie nowy singiel Ctrl-Alt-Delete. No i to jest dobra propozycja na wakacje. Rozpoczyna się troszkę jak teledysku Britney Spears, ale zupełnie potem są inne klimaty, czyli nie będzie Baby One More Time. I jeszcze jedna polska nowość. Stan Zapalny pyta się, jak mam się pożegnać. Nowa propozycja brzmi niezwykle przebojowo i też ma szansę zaistnieć podczas tegorocznych wakacji. To był 47 nasłuch.